My trafiliśmy wtedy z Forą tak idealnie, że przed walką finałową ja wiedziałem, że tą walkę wygrać. Po prostu tak się czułem, że ja po prostu w tym momencie wiedziałem, że z każdym jestem w stanie wygrać. Siemanko, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj po raz kolejny wyjątkowi goście. Używam liczby nogi, bo po raz pierwszy mam dwóch gości, które z największą przyjemnością mam okazję przedstawić. Tomek Mamulski, stanę się kulturalnie przywitam. I oczywiście Łukasz Jarosz. Dwóch moich naprawdę dzisiaj wybitnych gości. Znamy się ich z lat, za chwileczkę sobie porozmawiamy o tym, gdzie nasza wspólna droga przebywała, jak się poznawaliśmy, co w życiu przeszliśmy. Może pierwsze pytanie, bardzo luźne, bardzo spokojnie, bo chyba... Może nie wszystko, wiadomo, mała poprawka. Inaczej, czy kiedyś, znamy się już x lat, będziemy sobie o tym mieszkającym czasie rozmawiać, czy kiedyś braliście pod uwagę, że siądziemy wspólnie, będziemy nagrywać kanał na YouTubie? To poproszę Tomka o odpowiedź, pierwszy nominowany. No, oczywiście nie było to planowane wcześniej, ale jak dobrze pamiętasz, miałem taką nadzieję, że kiedyś coś takiego się stworzy, bo dostrzegałem predyspozycje, które w sobie masz właśnie do tego typu działalności i bardzo się cieszę, że właśnie to ruszyło i z tego co widzę i obserwuję, to cieszę się to bardzo dużym zainteresowaniem. Sprawdzasz się tutaj idealnie i to mówię naprawdę z głębi serca i taka jest moja rzeczywista ocena. Moim zdaniem jesteś w tym miejscu, gdzie byś powinien być już dawno. Masz na myśli w ringu czy przed kamerą? Że właściwie jedno i drugie. Wszystko ma swoją kolej i miejsce, tak. Także tutaj sprawdzasz się też bardzo dobrze jako i prowadzący zarówno te wywiady, rozmowy, analizy. Uwielbiam słuchać twoje analizy. Bardzo dziękuję. Tak, również instruktorze już dotyczące szkolenia, także jest ok. Łukasz, ty jak na YouTubie? Mieliśmy przyjemność, nieraz występowali w telewizji, w radiu i tak dalej, na kanale w YouTubie, w internecie, no nie przypuszczałem, ale nawet do niedawna obowiązuje na ciebie, że tylu gości już tu miałeś, ja sam się, no kurwa, Jarosza za góry nie zaprosił. Spokojnie. Dlatego Jarosza za góry poszedł, a tu proszę, minęły 3-4 dni, Tomek dzwoni, że tak, fajnie. Nie, czymś normalnym byłoby właściwie ja tak, jako taki swój moralny obowiązek, a w ogóle mega dużą przyjemność, to właściwie was tutaj było dla mnie gościć. I właściwie co dobra, to trzymajmy się tego słowa kluczowego, jakim jest ta medialność, kamery, światła, fleszy, błyski. Dla mnie przede wszystkim jesteście osobami, które, czy dla mnie, ja w dużej mierze też jestem odbierany jako przede wszystkim już, czy też ikona, legenda polskiego kickboxingu, ale to ja wypowiadam te słowa, że to są ludzie, którzy tworzyli właściwie całą strukturę polskiego kickboxingu, polskiego K1, to Łukasz, ciebie za chwileczkę poproszę, bo ty jesteś osobą, która jako pierwsza brała udział w turniejach K1, kiedy to była jeszcze taka stricte nowa dyscyplina. Z tego co wiem, znaczy nie z tego co wiem, tylko bardzo dobrze wiem, że robiłeś to wtedy już pod okiem Tomka. Nie wiem, to pytanie ma wiele różnych właściwie gdzieś tu wektorów. Po pierwsze, dlaczego tak mało was było w mediach? Wy jesteście naprawdę osobami, które to stworzyły, to wy jesteście naprawdę tego prekursorami. Więc co, opowiedzcie, jak wyglądały pierwsze stawianie kroku w polskiego K1, jak jego budowanie i dlaczego właściwie ja was muszę przedstawiać, bo uważam, że powinniście być osobami flagowymi, postaciami tego, które stworzyły coś wybitnego. No może tak, dobrze mówisz. Zacznijmy może od tego, że kiedy zdobywałem mistrzostwa Europy w low kicku, nie było kadry narodowej low kicku. Kiedy wygrywaliśmy z Tomkiem pierwszy turniej na zasadach K1 międzynarodowy, też nie było wtedy ani kadry do low kicku, kadry K1, ani mistrzostw Polski K1. Także zawsze z Tomkiem byliśmy gdzieś tam o krok z przodu, przecieraliśmy też jaki K1, low kicka i tak dalej, i tak dalej. Takie były czasy, wtedy też nie było takiego rozwoju technologicznego, jak jest w tej chwili. Rzeczywiście wszystko jest teraz rejestrowane i dokumentowane praktycznie natychmiast każde wydarzenie, więc też ta i promocja i osób, i dyscyplin, i wydarzeń jest automatycznie dużo, dużo szersza i szybsza. Natomiast to był po prostu proces, przez który trzeba było przejść. Trzeba było przejść przez ten proces. Łukasz wcześniej trenował
karate, więc już był zawodnikiem w pewnym sensie ukształtowanym, tam trzeba było... O, ja mam karate, tak. Tak. I tam doskonale sobie radził, więc tutaj podjęliśmy się próby właśnie wejścia i w rywalizację kickboxingu, w Polskim Związku Kickboxingu w ramach całej tej struktury, która wówczas funkcjonowała. Wtedy zawodami, powiedzmy, takimi tymi ringowymi, najbardziej twardymi, to były walki full kontaktowe. No i to były początki. Łukasz tam oczywiście to wszystko wygrywał. Zaczęło się od pierwszego Mistrzostwa Polski, później leciało właśnie kasko do Mistrzostwa Europy, Mistrzostwo Świata i tak dalej, i tak dalej. Ale właśnie myślę, że nie ma co mieć żalu do tego, że gdzieś tam, nie wiem, ja się nie czuję pomijany. Myślę, że Łukasz tym bardziej. Nasze środowisko i te osoby, które są w temacie, no i przede wszystkim, które są życzliwe, to o tym bardzo dobrze wiedzą, pamiętają i dają nam ku temu dowody, więc na pewno nie mamy tutaj poczucia jakiegoś... Znaczy ja bym nie chciał tutaj gdzieś tego, mówię, tak traktować system zero-jedynkowym, ale gdybyśmy mieli to tak traktować, to faktycznie, jeśli ten system jest zero-jedynkowym, zerem jest faktycznie to, że nikt z nas, z was nie został pomijany, to już nie mówię o tym, że ktoś kogoś pomijał. Ja uważam, że takie rzeczy powinny być eksplorowane i to w dużej mierze. Uzewnętrzniane, sam właściwie powiedziałeś, że dzisiaj jest zupełnie inna zabawa właściwie w cyberprzestrzeni. Multimedia poszły bardzo mocno do przodu, ale wtedy sobie trzeba było w dużej mierze przede wszystkim mega zasłużyć na to, żeby kogoś w mediach pokazywać. I właśnie jesteście osobami, które powinny być zawartości, jakie wyznajecie, bo z racji teraz już nie relacji trener czy zawodnik zawodnik, tylko jako koledzy. Ja wiem, jakie te zawartości są, mówię, w pierwszej kolejności traktowane priorytetowo i dlatego, a ja mam mały żal, że właściwie mówię, ja jak się wychowałem, chciałem być fighterem, to właściwie szukałem pewnych wzorców, na który mogę śledzić. I co, no dzisiaj taki to jest towar deficytowy, ludzie z wartościami, z umiejętnościami, to właśnie dlatego ja w jakiś sposób mam w pewnym stopniu mały żal o to, dlaczego tak późno i dlaczego dopiero teraz takie rzeczy się dzieją. No ale wyciągnęliśmy to właśnie z ust przed chwilą, że w tamtych czasach naprawdę trzeba mieć wyniki, żeby ktoś o tobie słyszał, tak? Tak jak mówię, ta baza internetu nie była tak rozwinięta i żeby mieć walkę, nie wiem, wieczoru w Warszawie, we Wrocławiu, gdzieś tam w Wiedniu, dajmy na to, to trzeba naprawdę mieć osiągnięcie wyniki, trzeba stoczyć dobre walki na dobrym poziomie, żeby organizatorzy, ludzie w szeregach, żeby cię znali, wiedzieli kim jesteś, żeby ci organizowali takie walki wieczoru gdzieś tam w Polsce, na świecie, tak? To dzięki temu tylko i swoim osiągnięciom wiem, że tak się działo. Nie, to nie chodziło o to, że ja wysyłałem swoje filmiki, swoje zdjęcia i tak jak teraz się często dzieje, gdzieś tam do kogoś, żeby zaistnieć, żeby ktoś mnie zauważył. Swoim osiągnięciem zasłużyłem na to, że walczyłem tu, tam, siad, nie? Tak naprawdę, jak dobrze wiemy, media kreują wszystko i one tutaj decydują tak stopień zaangażowania mediów w dany temat. Jest decydującym czynnikiem, jeśli chodzi o właśnie popularyzację dyscypliny czy danej osoby. Choćby tak mi się przypomniał ten nasz Agadir 2005 rok. Tam media w Maroku... Że cię nie udzielili na szybko z tematami, bo ja mam parę pytań z tym związanych, więc za szybko mi to tylko nie prowadzę. No dobrze, w każdym razie media o tym decydują. W tej chwili są większe możliwości, internet. Więc ten, to co powiedziałem, przepływ informacji jest dużo szybszy, mało tego, jest też dużo sprawiedliwszy w pewnym sensie, dlatego że nawet jeśli ktoś próbuje kogoś pominąć, to w pewnym sensie się nie da, jeżeli jest jakaś społeczność, która o tym wie, przypomina i pewną rzecz, powiedzmy, gloryfikuje i ją cały czas ma w pamięci, no to jest... też taka siła, która jednak pomaga tam się przepchnąć, no były troszeczkę inne czasy. Jednak wyłapałem parę informacji kluczowych, bo właściwie w innych czasach, jeszcze całkiem niedawno, to tak jak powiedzieliście, oboje zaznaczyliście, hierarchia kolejność, którą ja właściwie wierzyłem, to jest to, co mówił Łukasz. Miałeś naprawdę świetne walki, jesteś naprawdę zajebistym zawodnikiem, który robi coraz to lepsze wyniki i twoją w jakiś sposób nagrodą było to, że nagle zostajesz uzewnętrzniony w mediach, że trafiasz do mediów, że my wiemy, że ten gość naprawdę potrafi różne niestworzone rzeczy, że ma wybitne umiejętności, dużo wyższe niż pozostali ludzie w jego branży i za to my możemy go faktycznie wrzucić do mediów. Dzisiaj kolejność jest zupełnie inna. Dzisiaj to przede wszystkim trzeba się już media wykreować
i wcześniej trzeba było w swoim poziomie sportowym zasłużyć sobie na to, żeby być w mediach. Dzisiaj swoją rozpoznawalnością, sposobami różnymi na autopromocję dostaje się możliwość podejmowania wyzwań sportowych. Także mówię, tutaj ta kolejność się w tym wszystkim bardzo, bardzo zmieniła, nie? Jest tak. Dobra, bo ja tam przerwałem pytanie. Tomek, ja wiem, ale udam, że nie wiem. Zadam się takie pytanie, a czy byłeś kiedyś może trenerem kadry narodowej, a jeśli byłeś, to powiedz, jak się tego zaczęła twoja przygoda, kiedy to było, jak długo to trwało, no i co, no, Polski Związek Kickboxingu, na ile jest ci bliski? Oj tak, to też kilka wątków poruszyłeś, zacznę od samego końca. Rzeczywiście Polski Związek Kickboxingu jest mi bardzo bliski, w sensie takim, że uważam tą organizację za priorytetową. To jest taki dla mnie powód dumy i prawdziwego zaszczytu móc pracować dla organizacji w zasadzie rządowej, dla mojego kraju. Ja w ten sposób mam takie poczucie pełnienia misji dla tego kraju, kiedy reprezentujemy nasz kraj na zawodach, na mistrzostwach, ale też i na swoim podwórku. No to takie mam poczucie właśnie takiej patriotyzmu, której od siebie mogę dać, to jeżeli chodzi o Polski Związek Kickboxingu. Również ta organizacja dała mi szansę zaistnienia w roli trenera kadry narodowej. To jest też tak w moim mniemaniu, no, szczyt marzeń chyba każdego trenera, który kieruje się właśnie takimi wartościami, nie tylko właśnie finansami, nie tylko tym medialnym rozgłosem. Więc tą szansę dostałem od Polskiego Związku Kickboxingu. Miałem to szczęście, że pracowałem z naszym wspólnym mierzającym Tomaszem Skrzypkiem od samego początku, kiedy tworzona była kadra początkowo Low Kick, pracowaliśmy razem. Ta kadra już wcześniej, co prawda, się utworzyła i tam wcześniej pracował Andrzej Śliwa, on później zrezygnował, w jego miejsce zostałem powołany ja jako drugi trener, no i rozpoczęła się bardzo długa, ale bardzo piękna przygoda mojego życia związana właśnie z postacią i Tomasza Skrzypka. I zaczęła się ona w roku którym? 2005 rok. To już troszkę wcześniej się znaliśmy, ale tą współpracę my datujemy z Tomkiem, tak naprawdę datujemy, ale to już przeszłość. Na 2005 rok, wtedy jeszcze właśnie, że tak powiem, w dokumentach papierowo trenerem kadry był, drugim trenerem był Andrzej Śliwa. Ja byłem w Agadirze razem z Łukaszem i razem z całą kadrą. No i to był, powiedzmy, to był taki nasz nieformalny start. Od 2006 roku już zostałem powołany na trenera, wówczas była tworzona kadra Mojta. Już nie chcę całej tej historii rozciągać, bo nie ma sensu. W każdym razie generalnie jest 12 lat z kadrą, z różnymi kadrami. Kadra Low Kick, kadra K1, kadry juniorów, kadry seniorów. Przez pewien moment prowadziłem obydwie kadry, także zdarzało się, że jednego roku jeździłem i na Mistrzostwa Europy, i na Mistrzostwa Świata. Było tego dużo, ale to, co już wcześniej powiedziałem, no naprawdę najpiękniejsza przygoda życia, jaka może się trafić dorosłemu facetowi. I emocje, i przygody, i sukcesy, i porażki, to jest podróże, o, naprawdę. Pierwszy wyjazd to był Mistrzostwa Świata w Agadirze, tak? Pierwszy to był Mistrzostwa Świata w Agadirze. No bardzo dla nas udało. Łukasz, byłeś tam? Tak jest, widzisz, jak tam było. Dobrze pamiętam, to chyba Łukasz też tam był. Tak, byliśmy razem, właśnie Tomek był w roli mego prywatnego trenera i tak mówił, że później się zaczęła przygoda właśnie z kadrą narodową, tak, byliśmy na Mistrzostwach Świata, wygrałem te Mistrzostwa Świata. Jeszcze na razie to podkreślę, ja chciałem zapytać o wynik, nie mów tego tak, nie mówię, ten zostaje Mistrzem Świata, tak? Tak jest. No chyba to był, nie wiem, pierwszy Mistrz Świata wagi ciężkiej w Lukiku, tak, w Polsce. Że naprawdę, mówię, to taka sytuacja się chyba człowiek zapisuje w kartach historii. Byłem też na Mistrzem Europy chyba też. Tak, Mistrzem Europy, później Mistrzem Świata, tak? Tak jest. Tak, bo to mistrzostwa w ogóle tym. No, egzotyczny kraj, więc cały inna kultura, inni ludzie, cały wyjazd fantastyczny. Wyjechaliśmy dużo wcześniej, jeszcze nie było takich oszczędności, jakoś tak się to złożyło, że mieliśmy czas na aklimatyzację. Łukasz z jakiegoś powodu, jeszcze nawet zanim się turniej nie rozpoczął, to już stał się bożyszczem miejscowych. Nie pytam powody. Miejscowych kropka. A
później z walki na walkę, to jeszcze to, co przedtem już miałem mówić, ponieważ turniej był na żywo relacjonowany w tamtejszej telewizji, więc z walki na walkę Łukasz był tak rozpoznawany, że tam samochody zatrzymywały się, machali mu na ulicy. Dokładnie, po walce finałowej, pamiętam już po wszystkim mistrzostwach na świata, po walkach szliśmy ulicą. Jakiś facet, właściciel baru, ciągnie mnie za rękę, pokazuje moją walkę w telewizji. On mi tu rozkłada jedzenie, siada, zaprasza, jemy obiad, oglądamy moją walkę. W Maroku! A do Polski przyjechałem, a nie raz nie wziąłem. Dlatego mówię właśnie o tym kuriozu, że ludzie w Maroku potrafią cię rozpoznawać, zaczepiają. Wracasz właściwie jako mistrz świata do kraju, jak spodziewałem się, że niespecjalnie była gdzieś tam, nie wiem, fala dziennikarzy na lotnisku, którzy z tego powodu oszaleli, tak? Nie było ich tylu, że musieliśmy tyle nie wziąć. Innym samolotem musieli ściągnąć i na inne lotnisko. Łukasz, to kolejny sukces, mistrz świata amatorski, to jest naprawdę mega... Ja sam już powiem, że tak naprawdę zdobyć tytuł amatorski jest dużo ciężej niż pasy zawodowe. Tak, dokładnie, bo często w walce zawodowej szykuje się pod konkretnego... Tak, wiesz, kiedy, o której, z kim, a tu jedziesz, toczysz pierwszą walkę, na drugi dzień toczysz drugą walkę, nie wiesz, z kim stoczysz trzecią, nie wiesz, z kim stoczysz czwartą. Na takie mistrzostwa przyjeżdżają najlepsi z najlepszych w danym kraju. Przyjeżdża, nie wiem, w twojej wadze było dokładnie 12 zawodników w wadze... Nawet więcej, bo ja stoczyłem z walką finałową 4 walki, więc chyba było więcej. Tak? Miałeś 5 walki. W sumie. Tak, przepraszam. 5 walki. Więc jest kilkunastu najlepszych zawodników i tam każdy chce wygrać. Tam nie ma kalkulacji. Pamiętam, co dzień wychodziłem do walki z... Tutaj palca spuchniętego, tu za chwilę nogę spuchniętą, za chwilę była spuchnięta druga stopa, za chwilę coś z ręką. Mimo wszystko szedłem, dzień podlubiłem się. Tak. Tylko się zastanawialiśmy, co jest ubite, jak stanąć, w jakiej pozycji, jak się ustawić, jak walkę przetrwać, żeby i wygrać, i przetrwać. I jeszcze być ewentualnie... Ale trafiliśmy wtedy z forą tak idealnie, że przed walką finałową ja wiedziałem, że tą walkę wygrać. Po prostu tak się czułem, że ja po prostu w tym momencie wiedziałem, że... Z każdym jestem w stanie wygrać. Ja pamiętam, że chyba nawet mi to opowiadałeś, ja pamiętam, że tak jak mówimy, wyjazd do egzotycznego kraju i chyba nawet gdzieś tam była sytuacja, że w szklarniach trenowaliście, żeby dopasować warunki jak najbardziej do tego, czego się można spodziewać na miejscu. Różnych metod się imaliśmy i tam różnych godzin też ten mił, żeby tam były zmiany wiadomo czasowe. Ale trochę nam pomógł przypadek, który też jest dla mnie teraz takim dowodem i przekazuję to młodszym kolegom, trenerom, instruktorom, jak ważny jest proces regeneracji przed walką i odpowiedni moment. Podczas jednego z ostatnich dosłownie treningów, ale to tak zawsze 3 tygodnie przed startem, przed wylotem. Łukasz w czasie treningu biegowego naderwał mięsień dwugłowy i tragedia. Bo przygotowywaliśmy się bardzo rzetelnie, bo naprawdę podchodziliśmy do tematu niezwykle poważnie. Tak, na pół roku przygotowań tak naprawdę. I nagle tragedia, naderwany mięsień dwugłowy. W ogóle zastanawialiśmy się, czy Łukasz pojedzie, czy ustaliliśmy, że co by nie było, to jedzie. Więc no, czy wystartuje, czy nie, to podejmę decyzję. W pewnym sensie zataliliśmy to oficjalnie, o tym problemie nie mówiliśmy, natomiast zmusiło nas to do skrócenia tego BPS-u, zrobienia specjalnych tam modyfikacji i tak naprawdę to była jedna wielka już tylko regeneracja neurobiologiczna i tam kilka osób zajmowało się tym, żeby przywrócić Łukaszowi tą sprawę, żeby ta regeneracja nastąpiła jakoś. Zawsze jest to, co ja powtarzam, że jak coś się ma wydarzyć, zawsze ostatni trening, ostatnia runda, ostatnia akcja, wspólny mianownik ostatni zawsze jest taki naprawdę mega niebezpieczny. Ale dzięki temu często jest tak, że zawodnicy przyjeżdżają na Mistrzostwa Świata i mają szczyt formy albo najlepszą walkę pierwszą, tak. Później drugą gorszą i później trzecia już jest lipa i odpadają. A tutaj wszystko poszło odwrotnie. Tak. Pierwsza walka, właściwie każda była ciężka, bo to nie można, nawet niektóre o wiele cięższe niż zakładaliśmy. Tak. Ale w każdym razie wiedzieliśmy, że moc jest większa, było, że tam był palec spuchnięty, noga rozwalona. Dokładnie ja się tak czułem, z walki na walkę czułem się coraz lepiej, dlatego mówię, przed finałem nie widziałem ten finał wygrać. Tak się świetnie czułem.
Tak naprawdę kickboxingu uczyłem się tylko od Tomka, a nikogo więcej. Tomek był pierwszym moim trenerem w kickboxingu, tak zostało do dzisiaj. Tak? Samo to, że jedziemy gdzieś, walczymy, są tłumy kibiców, bębny grają, trąbki, a gdzieś w tym wszystkim i tak słyszysz głos Tomka.